Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Spotykamy się dzisiaj w ramach Katedry Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu, a wykład poprowadzą dla Państwa ksiądz dr Piotr Przyborek, dyrektor Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej i redaktor czasopisma biblijnego Galilea. Oraz ksiądz dr Krzysztof Kinowski, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. W tym listopadowym czasie, kiedy pochylamy się nad sensem ludzkiego życia, jego przemijalnością i życiem po śmierci, pragniemy powrócić do rozważań na temat Księgi Hioba, a szczególnie poddać analizie 19 rozdział tej księgi. Padają w niej słowa głównego bohatera, które liturgia Kościoła przytacza w dzień zaduszny 2 listopada. Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem, na skale wyryte na wieki. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty. Zanim przejdziemy do analizy tego tekstu w jego kontekście bliższym oraz dalszym Księgi Hioba, chcielibyśmy przypomnieć wpierw kilka podstawowych informacji na temat samej księgi. Cytując księdza Tadeusza Brzegowego, należy powiedzieć, że Księga Hioba jest poetycką opowieścią o człowieku sprawiedliwym, który po dotknięciu niezasłużonym cierpieniem broni się przed utratą wiary w Boga, walczy z samym sobą. Tę walkę Hioba potęgują pouczenia i napomnienia ze strony jego trzech przyjaciół, którzy głoszą tezę, że każde cierpienie jest konsekwencją grzechu. Hiob nie zgadza się z taką argumentacją, gdyż sumienie nie wyrzuca mu żadnego poważnego grzechu. Co więcej, obserwacja ludzi dookoła dowodzi, że często grzesznicy cieszą się dostatkiem i szczęściem, a ludzi sprawiedliwych, takich jak on, dotyka nieszczęście. Hiob czci Boga i równocześnie oskarża go o niesprawiedliwość. Bóg, odpowiadając, wskazuje na tajemniczy i niedostępny dla umysłu człowieka zamiar Boga, Stwórcy i Rządcy świata. Odpowiedzmy sobie na pytanie o historyczność figury Hioba. Do czasów nowożytnych uważano tę księgę za rzeczywistą historię. Przekazywałaby ona starą tradycję o pewnym sprawiedliwym Hiobie, jakimś pobożnym i mądrym patriarsze, który choć ciężko doświadczony przez Boga, zniósł wszystkie cierpienia ze spokojem, pokładając w Bogu nadzieję, że w końcu zostanie mu oddana sprawiedliwość. Byłaby to postać z prehistorii, o której choćby wspomina prorok Ezechiel. Spójrzmy na 14 rozdział, 14 werset księgi Ezechiela. I gdyby tam byli owi trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to tylko oni dzięki sprawiedliwości swej ocaliliby życie swoje, wyrocznia Pana. I 20 werset tego samego rozdziału. I gdyby Noe, Daniel i Hiob w tym kraju się znajdowali, na moje życie, wyrocznia Pana Boga, ani synów, ani córek by nie ocalili. Ale oni sami tylko dzięki swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie. Te przytoczone fragmenty wskazują na to, że prorok Ezechiel umieszcza postać Hioba obok Noego, znanego nam z opowieści o potopie z Księgi Rodzaju, oraz obok proroka Daniela, tutaj wspomnianego jako dawnego króla kananejskiego. Dla Ezechiela więc postać Hioba należy połączyć z prehistorią biblijną, z czasami sprzed epoki patriarchów. Jednak nawet Talmud był sceptyczny co do historyczności Hioba. Cytuje się wypowiedź pewnego rabbiego, że Hiob nigdy nie istniał, a jego opowieść należy traktować jako czystą przypowieść. W tym znaczeniu Księga Hioba
byłaby to przypowieść o pewnym, czy też o każdym człowieku, który cierpi w sposób niezawiniony, typ sprawiedliwego cierpiącego. Słowa, które przytoczyliśmy na początku, te mówiące o nadziei Hioba, pochodzą z rozdziału 19. Aby dobrze zrozumieć znaczenie tych słów i rozważyć obecną tam ewentualnie wiarę w zmartwychwstanie, oczywiście musimy spojrzeć na całość księgi i umieścić ten werset 25 do 27, 19 rozdziału w kontekście całej księgi. Stąd przyjrzyjmy się jej strukturze. A struktura całej księgi ma formę kanapki. Takiego terminu używa się w studiach biblijnych, używając angielskiego określenia sandwich. Otóż mamy zewnętrzne obramowanie, które jest pisane prozą, to jest prolog i epilog, i następnie część środkową, która jest pisana liryką, która jest poezją. Widzimy być może tutaj dwa źródła, z których powstała Księga Hioba. Zewnętrzna rama narracyjna, to byłoby jedno źródło, prolog i epilog, a następnie wewnętrzna część dialogowana o charakterze poetyckim, być może byłoby to drugie źródło. Gdy chodzi o sam prolog, opowiada on o podwójnej próbie, której Hiob został poddany, po której natychmiast nawiedzają go przyjaciele, aby go pocieszyć. Na grafice zobaczymy podział całej tej pierwszej części prologu, która składa się z ekspozycji oraz pięciu scen po sobie następujących. Mamy w ekspozycji, w tej części wstępnej, przedstawioną pobożność i szczęście Hioba, a następnie w scenie w niebie odgrywa się pewien dialog między Bogiem a szatanem, wrogiem, który chce wystawić Hioba na próbę. Jahwe udziela mu pozwolenia, aby ten dotknął wszystkich dóbr Hioba. Następnie analogicznie do sceny w niebie dzieje się scena na ziemi. Dokonuje się realizacja owej próby. W serii czterech kataklizmów Hiob traci całe swoje mienie, traci całe swoje potomstwo, ale nie zwraca się przeciwko Bogu. I powracamy w kolejnej scenie do nieba. Tam ma miejsce druga scena. Hiob poddany jest drugiej próbie. Szatan mówi, że Hiob zachował wierność i nie bluźnił przeciwko Bogu, dlatego że ten nie dotknął jego osobiście. Stąd Jahwe pozwala na tę kolejną próbę, aby szatan dotknął Hioba chorobą, ale w wyrazie zaznacza, by oszczędził mu życie. I znów analogicznie do tej sceny w niebie, następnie mamy scenę na ziemi, dochodzi do realizacji tej zapowiedzi. Hiob zostaje boleśnie dotknięty przez jakąś zarazę, lecz pomimo nacisków żony nie przeklął w żadnym momencie Boga. Trwa w swojej pobożności. I tak sceną wieńczącą prolog jest przybycie trzech przyjaciół, którzy nawiedzają Hioba, aby okazać mu swoją solidarność. Jak słyszeliśmy, ta pierwsza część, rozdział pierwszy, drugi, to jest część pisana prozą, część narracyjna. Od rozdziału trzeciego przechodzimy do tej wewnętrznej części Księgi Hioba, która jest pisana już poezją. I tu widzimy szereg mów samego Hioba, jego przyjaciół, a także Boga. Wszystko rozpoczyna się w rozdziale trzecim monologiem Hioba, jego lamentacją, kiedy przeklina dzień swoich narodzin. Na ten monolog Hioba odpowiadają jego przyjaciele. Pojawią się trzy cykle mów, w których na przemian wypowiadają się przyjaciele Hioba, jak widzimy Elifas, Bildad i Sofar. Na każdą z tych mów z kolei odpowiada Hiob. W tych trzech cyklach mów widzimy, że nasz rozdział 19 znajduje się dokładnie po środku tych trzech cyklów, bo to jest cykl drugi, a więc pomiędzy pierwszym a trzecim.
rozdział 19 jest konkretną odpowiedzią Hioba na mowę Bildada. Te trzy cykle znów kończy monolog Hioba, to są rozdziały 29 do 31, które stanowią swego rodzaju wyzwanie rzucone Jahwe. Ale zanim odpowie Jahwe, na scenie pojawia się niewspominany wcześniej młodzieniec Elihu. To jest kolejna część, kolejny segment księgi, rozdziały od 32 do 37. Cztery mowy Elihu. Widzimy od razu pewną różnicę z mowami przyjaciół Hioba, bowiem tu nie pojawia się głos samego Hioba. On nie odpowiada na żadną z tych czterech mów Elihu. Po nich dopiero następuje mowa Jahwe, na którą odpowiada Hiob. Ta pierwsza mowa, pierwsze rozwiązanie, można powiedzieć, sytuacji Hioba wydaje się być jeszcze niewystarczająca, więc Bóg przemawia po raz drugi i tu Hiob daje swoją drugą odpowiedź. No i tak dochodzimy do zakończenia, do epilogu, który wieńczy całość dyskusji. Powracamy tutaj znów do języka narracji, do opowiadania, kiedy jest mowa o rehabilitacji Hioba. Odzyskuje wszystkie swoje dobra, a wcześniej, jak widzimy na grafice, Bóg surowo osądza trzech przyjaciół Hioba. Mówi do nich wyraźnie, że nie mówili prawdy o nim, nie mówili prawdy o Bogu. Patrząc na całość księgi, możemy więc dostrzec, że w prologu mamy pobożnego i cierpliwego Hioba, który pomimo wszystkich nieszczęść, które na niego spadły, zachowuje się nienagannie i wciąż błogosławi Boga. W epilogu zaś mamy pochwałę Hioba jako mówiącego prawdę o Bogu oraz nagane przyjaciół za to, że byli fałszywymi prorokami Boga. W tej części centralnej jednak, w dialogach, mamy inny obraz Hioba, zadziwiająco różny od tego, który przedstawia się w prologu i w epilogu. Rzuca on gwałtowne oskarżenia przeciw Bogu, które obrażają jego pobożnych przyjaciół, silnie broniących rządów Boga w świecie. To znów ten odmienny obraz Hioba w części narracyjnej i w części poetyckiej może świadczyć o dwóch źródłach, z których powstała Księga Hioba w dzisiejszej postaci. Krótkie omówienie treści Księgi Hioba. Zacznę od cytatu świętego Hieronima. Wyjaśnić Hioba to jakby chcieć utrzymać w rękach węgorza albo małą murenę. Im bardziej się ją ściska, tym szybciej wymyka się z rąk. Jednak spróbujemy, mając nadzieję, że nam się nie wypnie z rąk. Wydaje się, że są trzy kluczowe tematy dla Księgi Hioba. Pierwszy temat, jak za chwilę zobaczymy, to problem cierpienia człowieka niewinnego, czyli to niezawinione cierpienie i sprawiedliwości Bożej, czyli jak usprawiedliwić Boga. Dyskusja na ten temat zawsze koncentruje się wokół dwóch biegunów. Gdzie jest źródło cierpienia? Jakie jest znaczenie tego cierpienia? Jakie jest znaczenie cierpienia? Oba te pytania są ze sobą sprzężone. Odpowiadając na pytanie o źródło, dochodzi się do pytania o sens cierpienia i odwrotnie. Autor księgi wskazuje, że bezpośrednim źródłem cierpienia Hioba jest szatan, a nie Bóg, chociaż ten dopuszcza cierpienie. Głębokim sensem tego cierpienia jest natomiast spotkanie z Bogiem, które Hiob znał dotąd tylko ze słyszenia. A teraz w trudnym doświadczeniu cierpienia ujrzał go własnymi oczami. Samo cierpienie stało się środkiem oczyszczającym i wychowującym do wejścia w głębszą relację z Bogiem. Hiob uznaje ograniczenie swojej wiedzy. Paradoksalnie Hiob, uznając swą niewiedzę, otrzymuje nową wiedzę. Zrozumiał, że plan Boży nie musi podlegać zasadzie doczesnej odpłaty. Boża mądrość jest nieuchwytna dla ludzkiego umysłu. Hiob odnalazł Boga, choć Boża mądrość jest nieuchwytna dla ludzkiego rozumu, nie odnalazł źródła mądrości.
Księga uczy, byśmy nigdy nie żywili w stosunku do Boga nawet cienia nieufności. Zawsze mamy pokładać bezgraniczną ufność. Hiob, który pragnął poznać Boga, stał się wierzącym, świadomym, że Boga nie da się wyjaśnić. W bólu, cierpieniu, udręce, słabości mamy stawać przed Nim nie z gniewem, nie po to, by się prawować, lecz z prostotą, z pustymi rękami, oczekując wszystkiego od Niego. Kolejnym tematem Księgi Hioba to jest pouczenie, jak powinien zachować się człowiek dotknięty cierpieniem. Księga zaczyna się od słów człowiek powinien. To może być wskazówką, iż księga jest przypowieścią, to o czym mówiłem wcześniej, i że dotyczy ona każdej osoby żyjącej w każdym czasie. Czy te pytania nie są aktualne również dzisiaj, możemy powiedzieć? Przytoczę cytat Georga Forera. Słuszne zachowanie człowieka w cierpieniu to pokorne i pełne oddanie milczenia w zjednoczeniu z Bogiem. Opiera się ono na przekonaniu, że cierpienie pochodzi od Boga, którego działanie jest zagadkowe i nieprzeniknione, ale przecież mądre. Cierpiący trwa w świadomości wspólnoty z Bogiem, która każe wszystko inne widzieć jako drugorzędne. I wreszcie trzeci temat Księgi Hioba. Kontestacja tradycyjnej doktryny o odpłacie. Elementy tej doktryny to mowy nieprzyjaciół, które są bardzo szczegółowo przedstawione w Księdze Hioba. Natomiast Hiob protestuje przeciwko ich spojrzeniu. Sługami Boga nie okazali się obrońcy Bożej sprawiedliwości, ale niewinnie cierpiący Hiob, który przez nic i nikogo nie pozwolił się odwieść od swej niewinności. Takie jest prawidłowe zachowanie w cierpieniu i takie jest prawidłowe mówienie o Bogu i do Boga w sprawie cierpienia. Problem niezawinionego cierpienia nie może być rozwiązany na drodze obciążania ofiary. Nie funkcjonuje zatem zasada odpłaty. Ostatnie słowo należy do Boga, który przyznaje słuszność Hiobowi, podczas gdy przyjaciele Hioba zasługują na gniew Boży. I tak, mając pewną całościową panoramę naszej księgi, możemy wreszcie przejść do analizy rozdziału 19, do tych sławnych słów przytoczonych na samym początku, w których Hiob wyraża swoją nadzieję i które w historii Kościoła, także w historii analizy tekstów biblijnych, były rozumiane jako początek wiary w zmartwychwstanie. No właśnie, zakończenie tego 19 rozdziału, dokładnie wersety od 25 do 27, to owo sławne wyznanie Hioba, które być może niektórzy z nas znają w wersji łacińskiej: Stio quod redemptor meus vivat. Wiem, że wybawca mój żyje. To wyznanie stanowi swego rodzaju przełom w duchowych zmaganiach Hioba oraz w całym dramacie księgi. Spójrzmy chwilę na kontekst tej wypowiedzi. Rozmówcy Hioba coraz zacieklej bronią ustalonej doktryny, to znaczy, że skoro Hiob został dotknięty cierpieniem, musiał popełnić jakieś zło, jakiś grzech, bo cierpienie jest skutkiem grzechu. Hiob natomiast bardzo mocno i energicznie przeciwstawia się tym zarzutom i obmyśla nowe drogi swojej obrony. Z jednej strony ma coraz silniejsze poczucie opuszczenia przez bliskich, przez Boga. Zaczyna swoje wystąpienie w rozdziale 19. Znów przypomnę, ta mowa jest odpowiedzią bezpośrednią na słowa Bildada. Rozpoczyna pewnym rozdrażnieniem na słowa swoich przyjaciół. Cała mowa, można powiedzieć, wyraża napięcie między rozpaczą a nadzieją i kończy się wręcz inwektywą przeciwko wrogom Hioba. Miejcie się na baczności przed mieczem, bo są to nieprawości zasługujące na mecz. Widzą Państwo strukturę całego rozdziału 19. Pozwoli nam to uchwycić w całości przesłanie tego rozdziału. Pierwszy werset to jest werset zupełnie wprowadzający, narracyjny. Zobaczymy go też za chwilę na kolejnym
na kolejnej grafice. Stąd po tym wprowadzeniu narracyjnym mamy wprowadzenie w stylu prawniczym, wersetu 2-4. Za chwilę wytłumaczę, dlaczego tak to nazwaliśmy. Właściwy lament Hioba rozpoczyna się od wersetu 5. I jak widzimy, składa się z trzech regularnych strof, z których każda składa się z dwóch segmentów. A więc w tej rozpisce na grafice widzą Państwo pierwszą strofę składającą się z dwóch części, od wersetu 5-8, od 9-12. W tej pierwszej strofie pojawia się sprzeciw Hioba, który za pomocą bardzo śmiałych metafor, jak zobaczymy za chwilę, oskarża Boga o zamach na jego godność. W drugiej strofie, która rozpoczyna się od wersetu 13 i prowadzi nas aż do wersetu 20, mamy wyrażoną samotność Hioba, poczucie osamotnienia ze strony ludzi. Będziemy widzieli kolejne grupy osób, które opuściły Hioba. No i wreszcie w trzeciej strofie, która rozpoczyna się wersetem 21, pojawia się Hiobowe wołanie o litość. Strofę tę otwiera zdanie: zlitujcie się nade mną, przyjaciele moi, zlitujcie się. Ten imperatyw być może przypomina nam słowa psalmu, gdzie autor biblijny również w podobny sposób zwraca się, ale do Boga: ulituj się nade mną. Tu Hiob nie zwraca się do Boga, ale zwraca się do przyjaciół. To oni powinni okazać mu litość. Ostatnie dwa wersety, 28 i 29, to zakończenie również w stylu prawniczym, a więc widzimy pewną klamrę, która zamyka nam całość jego wypowiedzi. I tak możemy przejść do analizy kolejnych wersetów. W wersecie pierwszym, w tym wprowadzeniu narracyjnym, czytamy: wtedy Hiob zabrał głos i rzekł. I rozpoczynamy pierwszą część, a więc wprowadzenie do lamentacji w stylu prawniczym. Jak długo jeszcze będziecie dręczyć moją duszę i miażdżyć mnie argumentami? Oto 10 razy mnie znieważyliście. Nie wstyd wam znęcać się nade mną? A nawet gdybym naprawdę zbłądził, mój błąd pozostałby moją winą. Tu dla pewnego porządku i dla zachowania praw autorskich podaję, że jest to tłumaczenie księdza Antoniego Troniny. W dużej części wykładu właśnie tym tłumaczeniem będziemy się posługiwali. Jak długo jeszcze? Tymi słowami rozpoczyna się werset 2. To są przedrzeźnione słowa Bildada, które wypowiada wcześniej w rozdziale 8, dwukrotnie. Hiob przedrzeźnia tutaj pytanie swojego przyjaciela, gdyż czuje się dotknięty ostrym tonem wypowiedzi przyjaciela, jak też nieustannym zestawianiem go z grzesznikami. Hiob ciągle stoi na stanowisku, że nie uczynił nic złego, nie popełnił żadnego grzechu, a więc nie zasłużył na takie cierpienie. Zwróćmy uwagę w tym drugim wersecie na dwa czasowniki: dręczyć i miażdżyć. Jak długo jeszcze będziecie dręczyć moją duszę i miażdżyć mnie argumentami? Owo dręczenie to czynność, która upokarza. Kiedy spojrzymy na inne fragmenty ksiąg mądrościowych, chociażby w Księdze Przysłów, ten czasownik użyty jest w scenie, w której zdeprawowany syn dręczy swoją matkę. Miażdżyć natomiast to czasownik, który wyraża bezsilność człowieka uciskanego przez możnych. Również w Księdze Przysłów znajdziemy podobne fragmenty. Dlaczego przyjaciele miażdżą Hioba? No, gdyż przedstawiają karykaturalnie jego wiarę jako bunt przeciwko Bogu, używając tu argumentów zasady retrybucji bez odniesienia do rzeczywistości, a więc bez odniesienia do Bożej sprawiedliwości. Hiob dalej mówi:
Oto 10 razy mnie znieważyliście. Nie wstyd wam znęcać się nade mną? Owa liczba 10 oznacza pełnię, pewną sytość, a więc Hiob, można powiedzieć, ma dosyć tego, w jaki sposób traktują go przyjaciele, i nazywa wprost ich zachowanie znęcaniem się. Te ich początkowe życzliwe rady, ich współczucie i solidarność z pierwszych mów zupełnie gdzieś odeszły, zmieniły się w obelgi, które godzą w dobre imię Hioba. I tu Hiob odwołuje się do poczucia wstydu, aby zaprzestali tych swoich obelg. W 4 wersecie, jak widzicie państwo, przytaczam hebrajskie słowo, które jest kluczowe, żeby zrozumieć znaczenie tego wersetu. Hiob bowiem mówi: nawet gdybym naprawdę zbłądził, mój błąd pozostałby moją winą. Sens tej wypowiedzi jest taki, że nawet gdybym popełnił jakiś błąd, to ten błąd byłby tylko moją osobistą sprawą, nie dotykałby nikogo innego, a więc ta odpowiedzialność powinna spoczywać tylko na Hiobie. Ale znów zachodzi pytanie, dlaczego kara, konsekwencja musi być tak wielka? Ten termin hebrajski meszuga, tutaj jeszcze z sufiksem mój błąd, meszugati, jest bardzo istotny, dlatego że w języku kultowym Izraela ten termin oznacza niezawiniony błąd. W odróżnieniu od grzechu popełnionego z premedytacją. A więc być może wypowiadając te słowa, Hiob zakłada możliwość popełnienia jakiegoś nieświadomego błędu, grzechu popełnionego bez premedytacji, mimowolnego. Ale nawet gdyby tak było, ten jego niezawiniony błąd pozostaje w jego wnętrzu, w nim. Ten błąd nie narusza żadnych relacji społecznych. Hiob jest przekonany, że nigdy świadomie czy dobrowolnie nie dopuścił się żadnego błędu, winy czy grzechu przeciwko Bogu. Ale dopuściwszy nawet, że u źródła jego cierpienia, tej tragicznej sytuacji, leży jakiś błąd nieświadomy, no właśnie, dlaczego kara musi nadal ciążyć nad nim? Dlaczego ta kara nie może być darowana? I tu Hiob po raz kolejny, można powiedzieć, wyznaje swoją niewinność. Warto dodać w tym miejscu, że tłumaczenie greckie, Septuaginta, w tym właśnie miejscu dodaje jeszcze jeden werset, w którym Hiob dopuszczałby możliwość grzechu w niepohamowanym potoku wypowiadanych przez siebie słów. Tekst grecki dodaje takie oto słowa: wypowiedziałem słowa próżne, moje słowa były błędne i niestosowne. A więc wydaje się, Septuaginta, tekst grecki, dopowiadać tutaj to, co jest pośrednio wyrażone w tekście hebrajskim, że Hiob dopuszcza możliwość, pewną ewentualność popełnienia przez siebie jakiegoś nieświadomego grzechu, chociaż dalej broni się, że nie zmienia to faktu, że ta kara nie powinna nad nim ciążyć tak długo i nie powinna być tak surowa. Idźmy dalej. Kolejne wersety od 5 do 8. Lament psalmiczny. Werset 5. Jeżeli naprawdę uważacie się za lepszych ode mnie i wytykacie mi moją hańbę, Hiob usuwa oskarżenia przyjaciół. Łudzą się oni, że zmuszą Hioba do wyznania win. Użyty jest tutaj czasownik gadal, oznaczający uroczyste triumfowanie zwycięzcy. Natomiast termin herpa, czyli hańba, niesława, to wynika ta hańba, niesława z popełniania zbrodni. Przyjaciele stawiają się ponad Hiobem kosztem jego poniżenia. Hiob mówi: nie macie prawa wywyższać się moim kosztem, i zwraca się do Boga, bo to Bóg pogwałcił moje prawo i jeszcze uwikłał mnie w swoje sieci. Werset 6. To wiedzcie, że sam Bóg mnie nagiął i swoją siecią mnie oplątał.
Hiob używa tutaj słowa awat, naginać, czyli to sam Bóg wyrządził mi krzywdę. Ten czasownik naginać, zakrzywiać oznacza też dosłownie związać, krępować. Jest to totalna polemika z poglądami przyjaciół. Bildad mówił, czy Bóg łamie prawo, nagina prawo, czy wszechmogący zmienia sprawiedliwość? Elifas, nie, Bóg nie działa zdradliwie, wszechmogący praw niczyich nie łamie. Według Hioba nastąpiło jednak nagięcie, zakrzywienie, łamanie prawa w jego przypadku. Ostry obraz, Bóg złamał zasady w jego przypadku. Kolejne sformułowanie, i swoją siecią mnie oplątał. Jest to język zaczerpnięty ze świata łowieckiego. Bóg nie poluje na występnego czy też grzesznego, aby go zneutralizować, jak w innych przypadkach, lecz zabawia się tutaj Hiobem, wplątując swoje sieci właśnie sprawiedliwego. Skoro to Bóg zarzuca te sieci, Hiob nie ma szans ucieczki. Hiob jest wyczerpany i chce stanąć przed niezależnym trybunałem, przed samym Bogiem, gdyż przyjaciele zupełnie zawiedli. Oni go nie rozumieją. W 40 rozdziale, 8 wersecie Bóg zarzuci mu oskarżenia z tego wiersza jako zuchwałość. Naprawdę chcesz złamać me prawo? Zło mi wykażesz, abyś miał słuszność? Obraz Boga myśliwego z sieciami znany jest z mitologii babilońskiej. Spotykamy go także w księdze proroka Ezechiela. Tam jednak ma on wydźwięk pozytywny. Popatrzmy na werset 7. Jeśli wołam krzywda, nie ma odpowiedzi. Wzywam pomocy, lecz nie ma dla mnie sprawiedliwości. Najbardziej dramatyczne jest milczenie, cisza, obojętność, jaką Hiob czuje wokół siebie. Jest tutaj ciekawy kontrast. Hiob krzyczy krzywda, gwałt, to hebrajskie słowo Hamas. Terminologia użyta przez Hioba ma zatem ton oficjalnego oświadczenia, które jest lekceważone przez sędziego. Apel jest skierowany do Boga, który powinien być obrońcą, źródłem prawa, a tymczasem okazuje się, że jest odpowiedzialny za łamanie tego prawa w stosunku do Hioba. To apel przeciwko Bogu, sprawcy przemocy, która dotyka Hioba. I ostatni werset, werset 8. On zagrodził mi drogę i nie mogę przejść. Ciemność rozpostarł na mej ścieżce. Hiob pozostaje samotny i opuszczony na drodze, bez wyjścia i bez światła. Tradycyjna metafora, droga, życie i metafora oblężonej twierdzy. Nie przejdę, nie wydostanę się. Widzimy tutaj bardzo głęboką ironię. W prologu szatan sugerował, że wierność Hioba nie ma żadnych zasług, gdyż Bóg otoczył go opieką, budując niejako mur wokół jego posiadłości. To jest 10 werset 1 rozdziału. Natomiast Hiob odwraca ten obraz. Bóg zbudował wysoki mur wokół niego, ale po to, by nie było słychać jego wołania o pomoc. Bo on sam nie zobaczył od sieczy odpowiedzi na swoją modlitwę. W dalszej części tej pierwszej strofy Hiob kontynuuje te śmiałe metafory, które wyrażają jego gniew, jego niezrozumienie dla sytuacji i ogromne poczucie osamotnienia. W wersecie 9 czytamy: odebrał mi chwałę, koronę zerwał mi z głowy. Hiob uważa się za pokonanego, za ogołoconego z chwały. Owa chwała, hebrajskie kawot, to termin, który często odnosimy do Boga. Oznacza godność i pozycję osoby, a więc zakłada pewne honorowe tytuły, zalety moralne i fizyczne, pewien status społeczny, bogactwa, posiadłości, prestiż społeczny, którym ktoś się cieszy. Z tego wszystkiego Hiob został ogołocony. Owa korona, która jest tu wspomniana, być może chodzi nawet o diadem królewski, to symbol blasku własnej egzystencji, szczęścia, sukcesu, uczciwości. I teraz to wszystko, i jego chwała, i jego korona zostaje mu z głowy zdarte, jak z upadłego władcy.
jego życie wydaje się przeczyć biblijnemu przekonaniu, że Bóg wieńczy człowieka chwałą i czcią, jak czytamy w psalmie 8. I dalej Hiob kontynuuje swoje rozważania. Zniszczył mnie doszczętnie, werset 10, więc muszę zginąć. Moją nadzieję wyrwał jak drzewo. Tu po raz kolejny pojawia się obraz oblężenia. Mamy zniszczone miasto, a jest ono symbolem życia Hioba. W podobny sposób wyraża się psalmista w psalmie 52, werset 7, mówiąc, że taki los zarezerwowany jest występnemu. Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki, pochwyci cię i usunie z twego namiotu, wyrwie cię z ziemi żyjących. Teraz podobny obraz Hiob odnosi do samego siebie. Słowa, które wypowiada, nadzieję mą pociął jak drzewo, wyrażają tutaj konieczność śmierci. Nadzieja na uzdrowienie Hioba jest rozwiana. Hiob musi pogodzić się z marszem w stronę Szeolu, ze zniknięciem w nicości. W kolejnych dwóch wersetach widzimy jakby kontynuację tej myśli. Przeciwko mnie rozpalił się jego gniew. Uznał mnie za jednego ze swych nieprzyjaciół. Jego oddziały się gromadzą. Naprzeciw mnie ustawiają swe szyki. Zewsząd mój namiot otaczają. Przyczyną wszystkiego jest niezrozumiała postawa Boga, który jak nieubłagany generał jest żądny walki i zniszczenia. Hiob mówi, że to jego gniew rozpalił się przeciwko niemu. Te słowa ukazują, że działanie Boga jest świadome. I jego zbrojne oddziały kierują się bezpośrednio przeciwko Hiobowi, by rozpocząć oblężenie miasta Hioba, czyli zaatakować jego życie. Paradoks polega jednak na tym, że Hiob nie ma już do obrony warownego miasta, ale pozostaje mu jedynie samotny namiot. Znów ten obraz bardzo mocno podkreśla brutalność ataku Boga, choć dobrze wiemy, że tak naprawdę jest to atak szatana. Pamiętajmy, analizując te słowa Hioba, że mówi to człowiek ogarnięty cierpieniem, człowiek, który nie rozumie swojej sytuacji, który także nie rozumie działania Boga, więc posiłkuje się metaforami bardzo silnymi, bardzo ekspresyjnymi. Nigdy jednak Hiob nie przekracza pewnej granicy. Nawet jeżeli wypowiada się bardzo mocno na temat Boga, pyta się o jego sprawiedliwość, pyta się o to, gdzie jest i dlaczego nie interweniuje, to nigdy nie wymawia przeciwko niemu żadnego przekleństwa, nigdy mu nie bluźni. A ta samotność Hioba jest ogromna, ukazuje ją druga strofa. Hiob jest osamotniony, wszyscy się nim brzydzą, nawet żona i bracia odczuwają względem niego wstręt. Hiob odczuwa brak jakiegokolwiek zrozumienia i współczucia. Zobaczmy, kto opuszcza Hioba, kto jest przy nim nieobecny. Werset 13 mówi o braciach, czyli członkowie klanu rodzinnego. Dalej, ściślejszy krąg osób, z którymi utrzymuje się zażyłe stosunki. Dopiero zakończenie księgi mówi o ich powrocie. To są ci właśnie bracia, czy też najbliżsi przyjaciele. Na razie nie mają jednak oni odwagi, by zbliżyć się do Hioba ze słowem pociechy. Najbliżsi domownicy. Te dwie frazy określają, no po prostu mają to samo znaczenie. Czyli mamy braci najbliższych, domowników, goście mojego domu, to są przygodni mieszkańcy, cudzoziemcy zadomowieni w rezydencji Hioba. Werset 15 mówi o służących, o słudze. Tutaj upokorzenie sięga dna, gdyż sługa czy niewolnik usytuowany jest na najniższym poziomie człowieczeństwa. Wreszcie żona oraz synowie mego łona. Werset 17. Naturalnie sprzeczność z wiadomością o śmierci dzieci Hioba ogłoszoną w prologu i powtórzono w 8 i 29 rozdziale. Nie jest jednak ona poetycko istotna, gdyż teraz chodzi o emocjonalne nagromadzenie informacji w oparciu o konwencjonalny rodzaj literacki.
Współczesne tłumaczenia zamieniają na braci, podrostki, werset 18, dosłownie niemowlęta, wnuki, reprezentujący przyszłość klanu. Na koniec brakuje nawet męskiej przyjaźni. Widzimy to w wersecie 19. Bliscy, dosłownie mężowie mojej rady, kochani. Prawdziwy przekrój wspólnoty biblijnej i orientalnej. Wszyscy go opuścili. Opuszczenie zaczyna się od braci i znajomych. W społeczności patriarchalnej więzy rodzinne są bardzo żywe. Nic tak jednak nie boli, jak opuszczenie ze strony rodziny i bliskich. Lecz kiedy najbliżsi zaufani zmieniają się we wrogów i zdrajców, jest to szczyt udręki. Wobec cierpienia Hioba społeczność przekształciła się w mur wrogości. Jakie są reakcje tej społeczności? Bracia stronią. To jest 13 werset. On sprawił dosłownie, że bracia stronią ode mnie. Goście ignorują Hioba, zapominając o geście wdzięczności za doznaną gościnę. Służące konkubiny patrzą na niego, jakby był nieznanym, obcym albo przybłędą. Niewolnik, sługa dawniej czujny na słowa swego pana, nawet nie odpowiada i nie raczy spojrzeć na swego pana. Zwykle od sług oczekuje się uważnego patrzenia na każdy gest swego pana, by w lot chwytać jego wolę. Teraz pan musi werbalizować swe pojęcia, a nawet błagać. Biblia Tysiąclecia mówi prosić. Dalej, żona. Obrzydzenie, jakie odczuwa żona w stosunku do Hioba, jest zobrazowane przez cuchnący oddech. Synowie mego łona, cuchnące rany Hioba, czynią go odrażającym nawet dla żony i synów. Hiob wzbudza mdłości w synach, tak jak w ich matce, czyli swojej żonie. Niemowlęta, widzimy to w wersecie 18, te podrostki. W tradycji biblijnego wschodu małe dzieci uczone były szacunku dla starszych. Następuje zatem upadek obyczaju. Gdy powstaje, szydzą ze mnie. Słowo hebrajskie mówić przeciwko lub obrócić się plecami. Dalej chłopcy, podrostki, wnukowie z nieświadomym okrucieństwem typowym dla dzieci w stosunku do kalekiego urągają i szydzą z Hioba. Członkowie mej rady umiłowani, to jest werset 19, z przerażeniem się cofają i odwracają się, raniąc go okrucieństwem swej pogardy. I wreszcie werset 20. Do skóry, do ciała przyrosły mi kości, ocaliłem tylko ciało moich dziąseł. Jest to tekst trudny do przełożenia. Cały wiersz to symboliczne kompendium całkowitego wyniszczenia tej przeklętej izolacji. I tak możemy przejść do analizy trzeciej strofy naszego lamentu od wersetu 21, tak aby nareszcie dojść do tych słów, które stanowią centrum naszego dzisiejszego wykładu, albo główny temat naszego dzisiejszego wykładu. I otóż tak, od wersetu 21 czytamy. Wołanie o litość. Zlitujcie się, przyjaciele moi, zlitujcie się, bo ręka Boga mnie dotknęła. Czemu jak Bóg mnie ścigacie? Nie syci was wygląd ciała? Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki. Ten pierwszy werset naszej strofy, 21, to wołanie o litość, wołanie o solidarność ludzi z Hiobem. Hiob liczy na człowieczeństwo swoich przyjaciół, możemy powiedzieć. Powinni oni mu pomóc, a nie go nękać. A przyczyną wykluczenia Hioba jest ręka samego Boga, a nie jego grzech, jak mówi to nasz bohater. Widząc, że przyjaciele nie pomagają Hiobowi, ten zaczyna ich oskarżać. Dlaczego mnie prześladujecie tak jak Bóg? Znaczy, Bóg jest tu przedstawiony jako ten, który napada na Hioba przy współudziale przyjaciół. Z wściekłością rzucają się oni na prześladowanego Hioba, stając po stronie Wszechmocnego, chcą nasycić się jego ciałem. To metafora dzikich zwierząt, które pożerają ofiarę jak padlinę. Nasycić się ciałem
to wyraz takiego ostatecznego pokonania, którego doświadcza Hiob. Wersety 23 i 24 być może ktoś myślałby, że nawiązują do pamiątkowego napisu nagrobnego, który ma ogłosić światu historię Hioba. Być może ktoś pomyśli, że jest to modlitwa. Bardziej wydaje się, że jest to życzenie, które wyraża Hiob, aby deklaracja o jego niewinności, wielokrotnie przez niego wypowiadana, nigdy nie uległa zniszczeniu, zachowała się na wieki. To świadectwo miałoby przetrwać i przynajmniej potomni, gdy będą czytać o historii Hioba, będą uważali go za emblemat, nie będą, przepraszam, uważali go za emblemat grzesznika. No, takim świadectwem oczywiście jest sama Księga Hioba, którą my czytamy. W tych wersetach 23 i 24 pojawia się określenie sefer, księga. Może tu chodzić o jakiś oficjalny dokument archiwalny, który w starożytności był wyryty na steli lub na skale. W nawiązaniu do akadyjskiego terminu sitparu możliwe chodzi także o inskrypcje na miedzi. Znamy ze starożytności takie inskrypcje. W wersecie 24 autor mówi o rylcu i ołowiu. Znów, kiedy patrzymy na technikę wykonywania takich inskrypcji, to ołów był wylewany na litery wyryte wcześniej w skale, aby w ten sposób polepszyć widoczność lektury napisu z pewnej odległości. Ten werset 24 można też przetłumaczyć nieco inaczej. Odcisnął rylcem żelaznym na ołowiu. Wówczas wiersz ten odnosiłby się do inskrypcji na miedzianych czy na brązowych tablicach. Mamy takie przykłady chociażby w znaleziskach z Qumran. Jakkolwiek by nie było, Hiob mówi tu o jakiejś niezatartej inskrypcji, o czymś, co Rzymianie nazywali tabula plumbea, która krzyczałaby do świata o uczciwości Hioba oskarżonego o nieuczciwość, a także o jego wierności do końca. I to wszystko nas prowadzi do drugiego segmentu trzeciej strofy, która wydaje się być jakąś cezurą, jakimś dojściem do pewności i nadziei. Zobaczmy te słowa, wersety 25-27. Widać tutaj iskrę nadziei na przyszłość człowieka po jego cierpieniu i śmierci. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Możemy wyróżnić dwa nurty interpretacyjne tego tekstu. Po pierwsze, tekst jest uroczystym potwierdzeniem wiary w zmartwychwstanie. Mówiła o tym łacińska szkoła patrystyczna od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, podobnie Orygenes oraz Cyryl Jerozolimski. Przywołam tutaj kilku ojców Kościoła, Jan Chryzostom. Czy Hiob znał naukę o zmartwychwstaniu? Sądzę, że tak, nawet o zmartwychwstaniu cielesnym, chyba żeby mówił on o uwolnieniu z gnębiących go cierpień. Z kolei Hincmar z Reims, który żył w IX wieku, mówi tak. Słowa powiedziane przez Hioba, tak jak znajdują się w tekstach hebrajskim i w moim ciele ujrze Boga, prorokują niewątpliwie zmartwychwstanie ciała. Przykładem takiej teksty jest Wulgata, czyli przekład Biblii na język łaciński. Ten przekład jest stosowany w liturgii pogrzebowej. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i obym powstał, z martwych wstał w dzień ostateczny, a potem mnie przyoblecze w moją skórę i ujrzę Boga w moim ciele. Termin Goel został oddany w Wulgacie przez Redemptor. Zwrot Novissimo Die to dzień ostateczny. W tej interpretacji trzymał się także Luter i cała hymnografia katolicka i protestancka. Również w duchowości żydowskiej taka interpretacja jest obecna.
Martin Buber pisał: odkupienie żydowskie jako jedyne może powiedzieć jak Hiob: ja wiem, że mój odkupiciel żyje. Ta interpretacja zakorzeniona jest też w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, która dodaje na końcu księgi, że Hiob znów powstanie z tymi, których Pan podniesie, co wyraźnie nawiązuje do wiary w zmartwychwstanie i do tego omawianego fragmentu. W tym miejscu należy zadać sobie jednak pytanie, czy interpretacja chrześcijańska i ta, którą otrzymał tekst w tłumaczeniu greckim, to jest interpretacja właściwa samemu tekstu oryginalnemu, czyli tekstowi hebrajskiemu. I tak oto pojawia się drugi nurt interpretacyjny, który jest bardziej uważny na oryginał tekstu hebrajskiego. Ten drugi nurt neguje odniesienie do zmartwychwstania. Takiego zdania byli i święty Ireneusz, i Jan Damasceński, którzy wypowiadając się na temat zmartwychwstania, pomijają 19 rozdział Księgi Hioba. Znów spójrzmy na szerszy kontekst. Hiob wielokrotnie deklarował swój totalny brak nadziei. Wiele razy mówił o tej nieodwracalności drogi prowadzącej go do Szeolu. Gdyby tu nagle Hiob zmienił zdanie, ten fragment byłby kulminacją księgi, byłby kluczem do jej rozwiązania, oczywiście w perspektywie eschatologicznej, i musiałby rzucić światło na resztę dialogu, znajdując w nim liczne odniesienia. A tak się nie dzieje, bo przecież po rozdziale 19 następują kolejne monologi Hioba, gdzie znów użala się nad swoim losem, gdzie znów atakuje przyjaciół, gdzie znów atakuje Boga za brak zrozumienia i brak działania. A więc trudno w tym wersecie 19 widzieć już taką zupełną wiarę Hioba w zmartwychwstanie. Pojawia się owszem nadzieja, do tych słów za chwilę jeszcze powrócimy, ale to jeszcze nie jest rozwiązanie całej sytuacji. A zatem hipoteza, która widzi w tym tekście eschatologię, zmartwychwstanie, no nie ma większych podstaw, gdy chodzi o sam tekst hebrajski. Niektórzy twierdzą, że być może chodzi tu o duszę Hioba, która po śmierci zobaczy usprawiedliwienie przez Boga. Taka interpretacja odwoływałaby się do Księgi Jubileuszów, no ale znów nie ma tutaj większych podstaw. Nad tym wyzwolicielem jest Bóg, a nie jakiś pośrednik, jak ewentualnie chcieliby interpretatorzy Księgi Jubileuszów. Najprostsze i najpopularniejsze wyjaśnienie tych wersetów to stwierdzenie pewnej nadziei. Hiob ma nadzieję, że Bóg ukaże mu się jeszcze przed śmiercią jako obrońca jego prawa. Owy termin hebrajski goel to wyzwoliciel, to ten, który go ocali, ale nie w znaczeniu eschatologicznym, lecz tu w tej doczesności Hioba. Wyzwoliciel mój żyje, to znaczy, że jest zdolny do działania, jest zdolny do wysłuchania wołania Hioba. Nie chodzi więc tu o śmierć, ale o sprawiedliwość, która powinna ziścić się jeszcze przed śmiercią Hioba. Hiob wie, że Bóg jest jego obrońcą, że Bóg go ocali, że ostatecznie wkroczy do akcji. Nawet gdyby był w ostatniej chwili przed śmiercią, będzie świadkiem obronnej mowy Boga. Choćby w tej zrujnowanej skórze, choćby i bez mego ciała, ja zobaczę Boga. Tak można te słowa zinterpretować. A więc słowo goel w odniesieniu do Boga nawiązuje do idei prawdziwego pokrewieństwa, przymierza krwi między Bogiem a Izraelem. To słowo oczywiście w innych kontekstach Biblii hebrajskiej pojawia się w odniesieniu do wyzwolenia ludu z niewoli egipskiej, z wygnania, z diaspory, mówi o Bogu, który jest obrońcą sprawiedliwości. A samo określenie wybawca mój żyje ma charakter prawny, jurydyczny. Bóg jest żywy, gotowy do akcji, gotowy do interwencji. I ta jego interwencja będzie dynamiczna i będzie skuteczna. Dlatego Hiob mówi, że Bóg
powstanie jako świadek, jako adwokat, można wyobrazić sobie w czasie procesu, by bronić niesłusznie oskarżonego Hioba. Powstanie jako ostatni. Zobaczmy tu to, co przypomniał, czy wspomniał ksiądz Piotr, tłumaczenie Wulgaty in novissimo die, widząc tu w tych słowach odniesienie do czasów ostatecznych. Tekst hebrajski nie ma tego znaczenia eschatologicznego. Goel, wybawiciel, powstanie jako ostatni, to znaczy po wszystkich negatywnych wypowiedziach Hioba, jako ten ostateczny obrońca na sądzie, podczas przewodu sądowego, Bóg stanie i będzie sam bronił Hioba. A więc słowa te nie mają znaczenia eschatologicznego, lecz znaczenie prawne. Bóg jako dowód końcowy, pierwszy i ostatni, stanie w obronie Hioba. Stąd te słowa hebrajskie, że Bóg jako ostatni stanie, można rozumieć, że będzie gwarantem, poręczycielem. Tak? Ja wiem, że mój wybawca, mój obrońca żyje i jako poręczyciel powstanie na prochu. Znów, co znaczy na prochu? Chodzi o rzeczywistość ziemską, o tę rzeczywistość ludzką, w której Hiob żyje. Nie chodzi tu więc o jakieś granice poza czasem, o czasy eschatologiczne, ale o życie Hioba. Ma on nadzieję, że będzie świadkiem własnej rehabilitacji, że Bóg stanie jako jego obrońca jeszcze przed jego śmiercią i udowodni niewinność Hioba. A zatem skoro nie chodzi tu ani o eschatologię, ani o to, co dzisiaj, to można powiedzieć, że istotą tego tekstu jest nadzieja Hioba. Hiob domaga się spotkania. To, co się liczy w tej jego relacji, to więź z Bogiem. I to spotkanie opiera się na trojakim trwaniu stabilności Boga. Trwanie w swej woli stwarzania. Bóg nie może zerwać więzi, którą ustanowił. Trwanie w swej sprawiedliwości. Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwość Boga nigdy nie słabnie. Podobnie sprawiedliwość Hioba nie jest próżna, nigdy nie osłabła. I wreszcie trwanie w swej miłości, w tym biblijnym chesed. Bóg nie przestaje kochać. Hiob uznaje, że dobrze jest płakać przed Bogiem, przed przyjacielem, który pozostaje, kiedy wszyscy inni zawodzą. Bóg, który zawsze kocha, ukaże się w końcu i do jego miłości należy ostatnie słowo, do miłości tego, który żyje. Teraz już pewnie rozumiemy, dlaczego mówiliśmy o pewnym wprowadzeniu prawniczym i o zakończeniu prawniczym, ponieważ te słowa wyrażają pewien kontekst sporu, sprawy sądowej, na której Hiob broni swojej niewinności, oczekując, że to właśnie Bóg będzie jego ostatecznym obrońcą. Dlatego znów w tym zakończeniu zwraca się ponownie do przyjaciół. Powiecie, po cóż mamy go ścigać i w nim znajdować sedno sprawy? Wy sami drżyjcie przed mieczem, bo miecz to oburzenie na grzechy. Wiedzcie, że sądy istnieją. No, można powiedzieć, że Hiob straszy swoich przyjaciół, żeby byli świadomi sprawiedliwości Boga, że tak jak on broni swojej niewinności i jest pewny, że Bóg tej jego niewinności dowiedzie, tak i oni być może będą musieli stanąć przed Trybunałem Boga i zdać sprawę ze swojego postępowania, z tego, że tak niesłusznie Hioba oskarżali. Mamy nadzieję, że wykład się Państwu podobał, że udało nam się chociaż trochę wyjaśnić czy przybliżyć Wam przesłanie tego 19 rozdziału Księgi Hioba. Oczywiście nie zmienia to faktu, ta nasza interpretacja, że jak najbardziej patrząc na kontekst całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, możemy te słowa Hioba odczytywać w perspektywie Nowego Testamentu i pewnych oczekiwań eschatologicznych. Natomiast patrząc na sam tekst hebrajski, na jego oryginalne przesłanie, tam tej wiary w zmartwychwstanie trudno się jeszcze doszukiwać. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiają Was ksiądz dr Piotr Przyborek oraz ksiądz dr Krzysztof Kinowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże.